Witam serdecznie, z tej strony kolega Marek Puma 777 w nagraniu wiedzy pantoflowej, czyli ta wiedza niekoniecznie musi się sprawdzić na waszych monitorach, czy mówiąc dokładnie PC-tach, Androidach i tym podobnych sprzętach, gdzie w pornie królują i dobrze się w nie zagadnienia pornie bawicie. Więc proszę nie traktować dosłownie, sprawdzić samemu. Czyli prawdopodobieństwo, że wystąpią takie, a inne zmiany. Co prawda wiedza ta jest spóźniona o 2 doby, czyli w sumie dobę, którą weszły zmiany na Fornitę i dobę po niej. Ja nagrywam w trzecią dobę z uwagi na swoje zdrowie, no i moje zajęcia prywatne, więc o powiedzmy 2 doby później nagrywam. Wiedzę kosmiczne lato, Fornitę, darmowe przedmioty, nowe tryby gry i więcej. Oficjalny opis pisze. Oficjalny. Zadławiłbym się. Fornitę właśnie rozpoczyna się kosmiczne lato, czyli nowe wydarzenie. Oprócz zmiany sklepu nie dodano nic niesamowitego. Fornitę uruchomiono także nowy event o nazwie Kosmiczne Lato. Zagadnienia przewidywania w grze znajdują się nowe wyzwania, a to tylko początek. Później oficjalnie opis wydarzenia już od Epic Games. Może i niebie wisi olbrzymi statek, matka. Może i na niebie wisi olbrzymi statek, matka. No przecież o tym wiemy. Halo, nic nowego. Ale nie pozwólcie, by przeszkodził wam to w zabawie na słońcu. Zaczyna się kosmiczne lato. Od teraz, od godziny 5:59, 6 lipca, czyli do 6 lipca, od godziny 5:59, czyli o 6 rano, koncenta sekundowego musieli wstać. No dobra. 6 lipca bieżącego roku 2021, ekscytujące entuzjastów obcych osiąga apogeum i zmienia się w pełną prawną imprezę powitalną. Cieszcie się ulubionymi, kreatywnymi trybami okresowymi, odblokowujcie nagrody w klimatach lato i załóżcie najlepsze plażowe stylówki dzięki nowym oraz powracającym strojom dostępnym podczas tego pozaziemskiego święta. Jeszcze jedno pory, a czemu właśnie zaliczyli pierwszą wizytę na wyspie. Tak a propos, faktem, na statek porywaczy nie warto wejść, tam są słabe itemy. Natomiast poczekać na porwanie warto. Tyle, że trzeba się postarać, trochę poskakać. I głównie szukać kul czasowych złotych, by dostać złote, że tak powiem, splówki. Czy też, jak kto woli, karabiny. Ale najzabawniejsze jest wtedy, kiedy cię, że tak powiem, wirus wskoczy na głowę. Wtedy jest najzabawniej. Można go spotkać głównie koło kur, ten wirus, koło dzików. Jedziemy dalej. Kreatywny tryb, okresowe zadania i plażowe nagrody. Popularny, kreatywny tryb okresowy, które powracają na czas kosmicznego lata, to BIOS Zone Wars Trio 1.0 Custom Ta Teams Pro 100
popłoch przez stworzach powietrzne zwycięstwo i tchę pit pa tryba, które lub po prostu na tych wyspach możecie kończyć zadania, by odblokowywać nagrody, które świetnie nadadzą się na każdą imprezę na plaży. Odblokowujcie lodowe plecak na patyku, a potem każdy z jego smaków surfingową lotnią podniebną deską lamy oraz jej warianty, a to nie wszystko. Chcecie więcej nagród? Gracze, którzy ukończą dwa zadania kosmicznego lata, odblokują ekran czytywania widm bieżących, przedstawiających fascynujące miejsce na mapie. W wykonaniu przejściu z D będziecie malowanie lody, które sprawi, że wasz sprzęt będzie wyglądał jak mroźny smakołyk, a gdy ukończycie 12, otrzymacie emotkę przekąska, dostarczając mnóstwo słodkich wrażeń. Wszystkie tryby okresowe i ich zadania będą udostępnione stopniowo w miarę trwania kosmicznego lata i pozostaną dostępne aż do zakończenia wydarzenia. Letnie wyspy, złapcie trochę słońca w trybie kreatywnym. Pamiętajcie nasze letnie wezwanie, pora na wyniki. Wszystkie wyspy wyróżnione w centrum powitalnym w trakcie kosmicznego lata to zgłoszenie na ten konkurs. Przenieście letnią zabawę do trybu kreatywnego, grając w gry inspirowane tą porą roku. Odstrzelcie się dzięki nowym powracającym strojom. Odstawcie się, albo że tak powiem, inaczej bym to nazwał, przebierzcie się dowolny strój, który według waszego gustu jest świetny. No ale okej, niech będzie, żeby było i tak. Podczas kosmicznego lata w swojej premiery będą miały nowe stroje i zestawy, a klasyczne gwiazdy wyspy zyskają swoje plażowe opcje. Zaczerpnijcie świeżego powietrza z miconem nocy letniej. Schrońcie się przed słońcem w cieniu plażowego Brutusa, pływając na falach dobrej zabawy z podwodną kryształu i połącz lawę i balgę z badaniami i rozwojami dzięki plażowej Julce. Czyli no, ogólnie mówiąc, balanga, impreza podwodno-plażowa, strojowa, ale w kreatywie. O, jak mi szkoda. Ja kreatywu akurat nie gram. I na sam koniec takie delikatne tutaj podsumowanie jeszcze od strony tej strony wiedzy pantoflowej. Nieważne, której półki przebywacie, tak jak po zaziemscy przybysze, jesteście zaproszeni na tą letnią imprezę. Mówiąc szczerze, na tego wirusa, który zawsze możecie go prawie zawsze znaleźć koło kur, koło dzików,
lub przeskoczy od niego gracza, to raz ogień, dwa woda, trzy laser. To są trzy sposoby, ponieważ ten wirus, kiedy jest na twojej postaci graczu, no, że tak powiem, pochłania życia twojej postaci. A więc przeciwnicy mają lepszą szansę do odprowadzenia cię do pikseli. Ja życząc miłej zabawy, dziękuję za uwagę, przepraszam za, że tak powiem, pomyłki. Dziękując za wyrozumiałość, podkreślam, że to, co się dzieje w pomyłkach, nie jest chciane, a po prostu zmuszone przez moje zdrowie, więc ja przepraszam ze swej strony za pomyłki, które wystąpiły w trakcie czytania tekstu. Także życzę wszystkim panom Fortnite'a dobrej zabawy. No i cóż, do następnego razu.